Jędrzejowskie archiopactwo ojców Cystersów jest miejscem ze wszechmiar szczególnym. To właśnie tutaj biskup krakowski Wincenty, zwany Kadłubkiem, osiadł po złożeniu biskupiej mitry, aby prowadzić ciche życie zakonne i pracować na rzecz Kościoła i narodu. Przypuszcza się, że w tych murach jędrzejowskiego klasztoru powstała czwarta księga Kroniki Polaków, sztandarowego traktatu historycznego mistrza Wincentego. W archiopactwie jędrzejowskim spoczywają szczątki błogosławionego kronikarza. Kościół ojców Cystersów słynie również z wyjątkowego zabytku, interdyscyplinarnego arcydzieła. Barokowe organy, zbudowane w latach 1745-1754 przez organmistrza Józefa Sitarskiego przy współpracy z Ignacym Foglerem z Warszawy. Majestatyczny, okazały prospekt organowy przykuwa uwagę każdego pielgrzyma nawiedzającego Kościół Ojców Cystersów w Jędrzejowie. Sekcja główna otrzymała formę wklęsłego półkola. Organy niczym ołtarz wypełniają zachodnią część nawy głównej i stanowią swoistą przeciwwagę architektoniczną dla ołtarza głównego. Liczne zdobienia snycerskie, między innymi figury muzykującej orkiestry anielskiej oraz dwie większe rzeźby króla Dawida i świętej Cecylii umieszczone po przeciwnych stronach empory, to dzieło warsztatu braci Korneckich z Krakowa. Jędrzejowski instrument w sekcji głównej składa się z 6 członów wieżyczkowych w układzie symetrycznym. Wysunięte są one półkolistymi ryzalitami ozdobionymi akantowo-kwiatową dekoracją. Prospekt organów Sitarskiego należy sklasyfikować jako dzieło wczesnorokokowe. Część prospektu, tak zwany pozytyw dolny, wsparty jest na pojedynczym, ozdobnie ukształtowanym filarze. Kompozycję pozytywu od dołu zamyka dynamiczne przedstawienie orła w locie. Organy w archiopactwie ojców Cystersów w Jędrzejowie są unikalnym zabytkiem światowej klasy. Stanowią jeden z najcenniejszych zabytków tego typu w Europie. Jędrzejowskie organy były wzorem, który posłużył przy budowie słynnych organów w Gdańsku Oliwie. Ponadto instrument ten posiada unikalne rozwiązania techniczne. Dyspozycja obejmuje 42 głosy. Instrument posiada 4 manuały. Jeden uchodzi za dodatkowy. Jest wysuwany spod manuału pierwszego, obsługującego pozytyw dolny. Zgodnie z manierą XVIII-wiecznych budowniczych organów, manuał drugi pełni rolę głównego. Organy jędrzejowskie oferują organiście także 3 manuał z jego własną gamą barw głosów. Unikalne, rzadkie w budownictwie organowym epoki klucze registrowe pełnią tę samą rolę, co popularne manubria w organach barokowych. Kute w brązie stanowią przejaw znakomitego kunsztu artystów XVIII stulecia.
jako konserwator, ale też miłośnik sztuki, muszę powiedzieć, że jest to jeden z najpiękniejszych elementów wyposażenia tego wnętrza. Jeden z najcenniejszych również nie tylko ze względu na samą snycerkę i architekturę, która jest niezwykle piękna, ale również na samą strukturę tego instrumentu. Dlatego odwiedzając klasztor jędrzejowski, w którym znajduje się naprawdę wiele ciekawych elementów wartych, godnych poświęcenia uwagi, warto również na chwilę przystanąć i przyjrzeć się niezwykłemu pięknu tego instrumentu organowego, który znajduje się w kościele. Co do samej symboliki odwołania na prospekcie organowym, siłą rzeczy nawiązują do takich obszarów, powiedzmy, muzycznych zawartych w Starym i Nowym Testamencie. Pod balkonem wielki orzeł symbolizujący mądrość Bożą i chwałę Kościoła. Niezwykle rozbudowany chór anielski powyżej, z bardzo ciekawą rzeźbą ukrytą nieco w tle na samej górze. Po lewej stronie, stojąc przodem do organów, znajduje się rzeźba murzyna grającego na fagocie. Rzecz w pewnym sensie niezwykła, jeśli pomyślimy, że mamy do czynienia z elementem, który pochodzi z XVIII wieku. Jędrzejowskie Archiopastwo Cystersów to najstarszy cysterski klasztor na ziemiach polskich. W tym miejscu historia spotyka się z życiem mnichów. Jest to opactwo czynne, gdzie cysterscy mnisi sprawują służbę Bożą, modlą się, służą Panu Bogu, służą tym, którzy tutaj przybywają. Za mną wspaniałe organy. Jest to jeden z elementów, które stanowią o charakterze tego miejsca i rzeczywiście ci, którzy przybywają tutaj z różnych stron Polski i świata, przybywają także dlatego, żeby zobaczyć ten wspaniały prospekt organowy i by posłuchać dźwięku tego barokowego instrumentu. Muzyka dla cysterców zawsze była bardzo ważna. Mamy wspaniałe tradycje chorałowe. Bardzo się cieszymy z tego, że nasz jędrzejowski instrument jest znany. Jak wszystko tutaj wymaga remontu, wymaga naprawy, wymaga ciągłego dbania o to, żeby zachować jego unikalne brzmienie. Każde spojrzenie, każdy dźwięk, jaki wpada do naszego ucha, każdorazowy kontakt z organami w archiopactwie cysterskim w Jędrzejowie to niezwykłe spotkanie z tym, co nieprzemijające, wieczne, dobre, prawdziwe, piękne. Piękno słynnych organów jędrzejowskich olśniewa, podnosi na duchu, rzuca na kolana. Organy w archiopactwie, parafrazując konstytucję o liturgii świętej, ceremoniom kościelnym dodają majestatu, a umysły wiernych podnoszą do Boga i spraw niebieskich. Vita brevis, ars longa. Życie jest krótkie, sztuka zaś wieczna. Pomimo to zabytkowe organy jędrzejowskiego klasztoru, niczym strudzony pielgrzym wody, pragną gruntownej renowacji, której nie da się zrealizować bez potężnych nakładów finansowych. Potrzebne jest także Twoje wsparcie. Pomyśl, remonty są kosztowne, ale czyż ten instrument, niekwestionowane arcydzieło wielu dziedzin sztuki, świadek historii i znakomity nauczyciel dla przyszłych pokoleń historyków, muzyków, wszystkich nawiedzających prastary średniowieczny klasztor jędrzejowski, nie jest wart takiego poświęcenia?